Hej, dlaczego nie staje albo mniej staje facetowi? Trzy powody. Jednym z powodów, który wielokrotnie słyszałem, to są różne brodawki na ciele u kobiet. Tak, miłe panie, to może przeszkodzić wielu facetom w tym, że może być atrakcyjna kobieta, ale tu jakieś ma dziwne brodawki, tu jakąś brodawkę na plecach, jakąś taką wręcz niesmaczną dla niektórych wizualnie, i to może być powodem tego, że facetowi albo mniej staje, albo nawet nie staje. Kolejnym powodem, dla którego może nie stanąć albo nie staje, to to, że kobieta ma włosy. Ma włosy na sutkach, ma włosy w jakichś miejscach dziwnych na ciele, a już nie mówię o tym, że ma wąsy, bo kiedyś, pamiętam, spotkałem się nawet z atrakcyjną kobietą, ale okazało się, że ona ma wąsy i w tym momencie jedyne, co mogłem zrobić, to zadzwoniłem szybko po kolegę, ona nie wiedziała, mówię, chodź przyjedź szybko, bo mam fajną, bo ona atrakcyjna, ładna i mądra i fajna, wszystko, ale miała wąsy tutaj. No i zaprosiłem jednego, drugiego kolegę na spotkanie, ja sobie już pojechałem, mówię, cześć, muszę już jechać, no ale oni zostali, zaczęli z nią gadać, tam któryś się z nią spotkał, więc mi osobiście wąsy u kobiety raczej nie do końca. Innym facetom przeszkadzają włosy na plecach, włosy na sutkach, włosy jeszcze w miejscach intymnych, to już od tyłu, to już w ogóle bardzo mocno może przeszkodzić niektórym mężczyznom. To jest taki drugi powód. Trzeci powód, który może przeszkadzać facetom, który może powodować, że im nie staje, stopy kobiet. Duże stopy, które mają 43-42, to może być na pewno powodem dla wielu, wielu panów, którzy powiedzą, że ona nie jest dla mnie, bo mi przy niej nie stanie. Tak, tak może po prostu być. Z moich obserwacji, z moich rozmów z wieloma mężczyznami, to na pewno były powody, dla których wielu mężczyzn po prostu nie wybuchnęło, tylko siedziało przestraszonych, skulonych i nie wiedziało, jak ma wyjść z tej sytuacji. Co mogę powiedzieć? Mogę ewentualnie dziś pozdrowić was z pięknego miasta Szczecin. Mogę powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, żebyśmy siebie wszyscy akceptowali tacy, jacy jesteśmy, bo to jest podstawa podstaw. Mnie tam nie interesuje, co komu się podoba, a co nie podoba. Mój nos jest przepiękny, moje zęby są przepiękne, więc to, co ktoś powie, albo to, co ktoś mówi, to jest tylko jego interpretacja, a ja nie mam z nią nic wspólnego, o tak bym powiedział. Gdybyś miał w każdym razie problem z uwodzeniem, z pewnością siebie lub z jakimś innym tematem w relacjach damsko-męskich, na dole masz link do moich szkoleń akademia-dm.pl. Zadzwoń do mnie albo zapisz się już teraz, a ja ci w tym pomogę. Hej!